Siemanerko, znowu z tej strony Smok Józek. Dla tych, którzy pierwszy raz włączyli odbiorniki, to już mówię, że ciuszki, które prezentuję, to ciuszki, które zostały znalezione prosto ze śmietnika. Normalnie pachną nowością jeszcze, są prosto ze śmietniczka. No i co, nie wiem, pokazywałem tego? Nie, tego tu nie pokazywałem. Dobrze, polecimy z następnymi rzeczami. Patrzcie, to pokazywałem, ten płaszczyk. Czy nie pokazywałem płaszczyka? Nie wiem, a coś pokażę drugi raz. Zobaczcie, wspaniały płaszczyk George'a. George'a z metką. Fajny, normalnie. Taki po prostu kapturek. W sam raz dla pań. Zobaczcie sobie, jest naprawdę fajny. Fantastico, że tak powiem. Mexico Fantastico. Ustawmy sobie lepiej. Zobaczcie sami. Taki płaszczyczek. George'a. No i co? Zobaczmy, co jest tutaj dalej mamy. Dalej mamy bluzeczkę. Dalej mamy taką bluzeczkę tu. Taka firma Tuoman. Znacie tą firmę? Nie ma ceny. Nie wiem, ile jest warta. Także proszę, powiedzcie mi, ile jest warta taka bluzeczka tu. Taka nie bluzeczka, tylko taka sportowa bardziej, wiecie, na lato. Taka o coś takiego. Nie wiem, ile to jest warte. Powiedzcie mi, drogie panie, bo to jest na pewno ekwipunek dla pań. Tu mamy następną, pewnie tu, tak? Nie, tym razem papaja, prawda? Papaja Collection. 20. Rozmiar 9 euro pisze, wiecie? Pisze na niej 9 euro. Także 50 zł, nie? 9 funtów, kolejne 50 zł. Za taką oto bluzeczkę jest na cenie, także zobaczcie, wszystko znalezione w fasioczku, w śmietniczku, świeże, nieśmigane, pachnie normalnie nowością. Coś takiego, taka bluzeczka na takich ramionczkach. Dobra, lecimy dalej. Co w ogóle porabiacie? Co w ogóle porabiacie w poniedziałek? Co będziecie porabiali wieczorem? Naprawdę, mówcie. Piszcie, bo Smok Józek jest zawsze z wami. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Patrzcie. Bluzeczka taka diverse na ramionczka. Elegancko, nowa, nowiutka. Oczywiście jest na drugą stronę. Gdybym ją przełożył, prawda? To wygląda normalnie fajniej o wiele. Zobaczcie. Diversa taka podkoszuleczka Diversa, czy wam się podoba, zobaczcie co tu mamy dalej jeszcze, tutaj taka, o jeszcze raz wam pokażę z bliska, coś takiego. Co my dalej? Dalej może koszulkę. Koszulkę sobie wezmę dla siebie. Koszulka Huela taka. Huel. Też była nowa praktycznie. Także wezmę ją dla siebie. Albo dla śmietnikowego artysty będzie. O. Huel. Takie coś. Ok. Dalej. Metki szukamy, mamy tutaj, patrzcie co tu mamy. Gdzie ta metka? Nie mam metki, ale Night Tales, takie spodnie wielkie, szerokie. Patrzcie, kiedy są wysokie, jak ja daleko muszę odejść, żeby je wziąć i Made in Sri Lanka. Pozdrawiamy Sri Lankę. No i co, podobają wam się? Patrzcie, jak ja bym wyglądał w tej spodnie. Patrzcie. Ra. Fajne, nie? Dobra. Lecimy dalej. Tu co mamy? Miss Sparks. Z Miss Sparksa size L. M na L. Miss Sparks. I mamy tutaj taki. Dopiero pierwszy raz rozkładam. To widzicie, jakie to jest nowe? Pierwszy raz to będę rozkładał, jeszcze to nie było w ogóle rozkładane z metkami.
Miss Sparks taki. Taki sweterek z takim tutaj oto wycięciem, prawda? O. Coś takiego, dobra. Lecimy dalej! Ze Smokiem Józkiem. Dzisiaj lecicie na bezludną wyspę. Przypominam, te rzeczy są rzeczami ze śmietnika, z kontenera, z hasioka. Jeden wielki depozyt. Mamy następny ciuch Papaya Weekend. Rozumiecie? 16 funtów, czyli 100 zł, tak? 100 zł prawie. Także kolejne 100 zł z papai. Fajna taka, o. Przewiewna. No na pewno. Właśnie, Smok Józek jak w tym leży. Smok Józek jak w tym leży. Fajnie, nie? Właśnie, normalnie fajna taka. Fajna, fajna. Takie tutaj ma, wam powiem, szczegóły, takie ma detale, o. Widzicie? Takie detale. Takie detale ma. I lecimy dalej ze Smokiem Józkiem.